Wiedzieliśmy, że jest problem. Odkąd weszła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieliśmy duży problem z segregacją odpadów. Mieszkańcy po pierwsze nie umieli segregować, a po drugie w budynkach, szczególnie wielorodzinnych, wcale nie segregowali. Mieliśmy taką sytuację, gdzie mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej musieliśmy obciążyć opłatą za odpady niesegregowane. No i przychodzili zwykli mieszkańcy, powiedzieli, że on segreguje, a sąsiad nie. I teraz jak monitorować to, kto jak segreguje? Wymyśliliśmy właśnie naszego smoka, czyli system, który wspomaga tą segregację, ponieważ on wyposażony jest w wyszukiwarkę odpadów. Smog był testowany na osiedlu zamieszkiwanym głównie przez osoby starsze, więc na pewno była obawa, czy one będą potrafiły to użytkować, ale w ramach naszego projektu pokazaliśmy, jak to działa, że ten system jest bardzo prosty, że wystarczy z bryloczkiem do kluczy podejść i się zalogować. I chwila, moment i panie się pytały, to już naprawdę to jest to wszystko, co ja mam zrobić? Właśnie o to tam chodziło, żeby wyrzucanie śmieci nie było problemem. Mamy 10 czujników, one bezpośrednio wysyłają swój wynik do serwera, który przeprawia to na buźki nasze, które witają mieszkańców i turystów wjeżdżających do Podkowy. I myślę, że ten system z założenia mający oddziaływać na moją wyobraźnię, bo tam się zmieniają kolory, pokazują się buźki, pokazują się też liczby z natężeniem, miał spowodować to, że ja zaczynam zwracać na to uwagę. Gdzieś tam mi tkwi ten warsztat, który był wcześniej zrobiony, badania, to, że mogę na telefonie sobie sprawdzić też tą jakość powietrza, powoduje to, że ja rezygnuję ze złych nawyków. Ten odczyt z miesiąca na miesiąc był coraz lepszy. Czyli mieszkańcy sami dorastali do tego, że jednak ten czujnik nie jest tylko i wyłącznie budką ze świecącą lampką, ale również wpływa na to, co oni robią obok, jak ta lampka świeci. Czytujemy z stacji badawczych, jakie są wyniki, jeżeli chodzi o jakość powietrza, o poziom hałasu, o poziom wód i przekazujemy to poprzez cały system, oczywiście obróbki tych danych do aplikacji. Aplikacja jest dostępna i na komórki, i na komputery stacjonarne. Jeżeli mieszkaniec ma podejrzenia, że sąsiad pali niedozwoloną substancją, może poinformować o tym też za pomocą aplikacji NAS. Mamy drona, który może podlecieć pod komin, pobrać taką próbkę i też zweryfikować, czy wydobywa się niebezpieczna substancja z komina, czy nie. Ten dron spełnia swoją funkcję, aczkolwiek bardziej jakby pełni taką rolę prewencyjną. Czujniki działają w bardzo prosty sposób. Zamontowane w koszu wysyłają impuls, który odbija się od śmieci i na podstawie drogi tego sygnału bada, na ile jest zapełniony dany kontener. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że jedne kontenery zapełniają się dużo szybciej, drugie dużo wolniej. Możemy optymalizować drogę samochodu, który zbiera, ale równie dobrze możemy, widząc zbyt duże zapełnienie albo zbyt szybkie zapełnianie poszczególnych pojemników, zmieniać siatkę rozstawienia tych pojemników. Było warto, gdyż był to pewien impuls. Przykładowo zaczęliśmy od 250 lamp LED-owych w ramach projektu, a już teraz pracujemy nad wymianą kolejnych kilku tysięcy. Wdrożenie tych 250 pozwoliło nam na żywym organizmie przeanalizować potrzeby, zasadność niektórych rozwiązań. Wiemy, że niektóre są ekonomiczne, wiemy, że niektóre możemy pominąć, co zwiększy nam wydajność, ale bez tego projektu ten test na żywym organizmie nie byłby możliwy. Żuromin jest pięknym miastem. Natomiast w otoczeniu naszego miasta w gminie mamy bardzo dużo uciążliwości zapachowych związanych z istniejącymi fermami drobiu i trzody chlewnej. Niektórzy liczyli, że efektem projektu to będzie sprzęt, który my sobie ustawimy i on wszystkie te nasze zapachy pochłonie. Projekt, który realizowaliśmy, miał na celu wzmocnić udział mieszkańców w współdecydowaniu o tym, jak ma się rozwijać miasto. Gra też została stworzona po to, żebyśmy wszyscy też mogli się zrozumieć, że ten przedsiębiorca to nie jest ten najgorszy taki, który w ogóle nam tutaj chce zaszkodzić, tylko że on po coś tym przedsiębiorcom jest i też jest potrzebny. To ma pokazać, że tak naprawdę funkcjonowanie na terenie miasta jest bardzo złożone. Kusiły nas zawsze pieniądze.
Myślę, że to jest takie bardzo ludzkie, ale i prawdziwe. Tylko te pieniądze u nas zwykle kończyły się na inwestycjach. Natomiast dzięki Smartowi powstało mnóstwo opracowań, które otworzyły nam oczy na to, że można trochę inaczej patrzeć na zadania i na miasto. Przede wszystkim zmiany radykalne w samym centrum miasta. Nasadzenia, które z jednej strony ograniczają ilość miejsc parkingowych, ale z drugiej strony pojawiają się drzewa. W ramach projektu opracowaliśmy koncepcję ścieżek rowerowych. Wykonaliśmy też fragment takich ścieżek, które są już rozbudowywane w Pleszewie. Tak naprawdę mamy opracowaną koncepcję ścieżek rowerowych dla całego miasta. Obojętnie jaka inwestycja będzie realizowana w Pleszewie, wiadomo, że na ulicy XY ścieżka rowerowa powinna iść w tym, a nie w tym miejscu. Skończył się ten czas w ciągu tych 3 lat, skończył się ten czas, kiedy myśleliśmy twardo, myśleliśmy głównie inwestycjami, a w tej chwili myślimy na pewno strategicznie.